Assalamu alaikum. Kosmetyki halal stają się coraz bardziej powszechne w świecie arabsko-muzułmańskim. Martina Fuchs z Reuters napisała: słowo halal, po arabsku dopuszczalne, jest często używane do opisania mięsa ubitego i przygotowanego zgodnie z prawem islamskim. Kosmetyki halal są wytwarzane z ekstraktów roślinnych i minerałów, bez alkoholu i składników wieprzowych, które są zakazane w islamie, ale często znajdują się w kosmetykach. Atrakcyjność kosmetyków halal odzwierciedla światowy trend w zakresie etycznych produktów kosmetycznych, które nie są testowane na zwierzętach i nie zawierają produktów pochodzenia zwierzęcego, a także rosnący popyt na produkty oparte na naturalnych składnikach, które są przyjazne dla włosów i skóry. To trend, który może mocno przemówić do muzułmanów mieszkających w Europie, gdzie już teraz gwar otacza wszystko, co zielone. To, że kosmetyki są bezpieczne, jest częścią dopuszczalności. Zatem substancje, które zawierają metale ciężkie i inne substancje rakotwórcze lub w inny sposób szkodliwe, byłyby niedopuszczalne, powiedział Taha Abdul Baser z Nowego Jorku. Substancje testowane na zwierzętach w sposób powodujący niepotrzebny ból lub zanieczyszczające środowisko byłyby unikane przez wykształconych religijnie i sumiennych konsumentów. Istnieje tendencja nakładania się wyborów konsumenta halal z konsumentem świadomym etycznie i ekologicznie. Wzrost liczby kosmetyków organicznych, wegańskich i wolnych od okrucieństwa sprawił, że w dużym stopniu osiągnięto pożądane standardy dla produktów zdrowszych dla skóry i przyjaznych dla środowiska. Chociaż te ideały i kosmetyki halal nakładają się na siebie, produkty kosmetyczne z certyfikatem halal dają gwarancję, że stosowane są nie tylko zdrowe składniki, ale przestrzegane są surowe przepisy dotyczące produkcji zgodnej z prawem islamskim. Co musisz wiedzieć o certyfikacji halal? Aby uzyskać certyfikat halal, każdy składnik produktów kosmetycznych musi być identyfikowalny. Produkty nie mogą zawierać żadnych składników pochodzących m.in. ze świń, padliny, krwi, części ciała ludzkiego, zwierząt drapieżnych, gadów i owadów. Składniki pochodzenia zwierzęcego muszą pochodzić od dozwolonych zwierząt poddanych ubojowi zgodnie z prawem islamskim. Dotyczy to również narzędzi do aplikacji, takich jak pędzle do makijażu, gdzie włókna włosia mogą zawierać produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego. Podczas przygotowywania, przetwarzania, przechowywania i transportu produkty muszą być w czystych i higienicznych warunkach, wolne od najis, czyli brudu. Etykiety i obrazy marki muszą być w sojuszu z dobrymi cnotami islamu i nie powinny przedstawiać żadnych nieprzyzwoitości, jeśli chcą nosić logo lokalnej jednostki certyfikującej. Proces certyfikacji produktów może potrwać kilka miesięcy i może być kosztowny. Z tego powodu wiele marek rezygnuje z ubiegania się o certyfikację. W takich przypadkach konsument byłby odpowiedzialny za sprawdzenie listy składników w celu oceny ich zgodności z halal. Co musisz wiedzieć o paznokciach? Rytuał wykonywania wudu, czyli ablucji, przed codziennymi modlitwami może być ukończony tylko wtedy, gdy każda część ciała zetknie się z wodą. To była walka od zawsze dla kobiet, które zdecydowały się na noszenie lakieru do paznokci, czyli aż do powstania lakieru przepuszczalnego dla wody. W 2009 roku firma Inglot wprowadziła na rynek gamę oddychających emali do paznokci O2M. Według strony internetowej Inglota ich formuła wykorzystuje zaawansowany polimer, ten sam polimer, który jest używany w niektórych soczewkach kontaktowych, które umożliwiają przepływ wody i tlenu do oka, co sugeruje, że ten sam proces zachodzi w stosunku do płytki paznokcia. Od tego czasu różne marki opracowały formuły, które umożliwiają przepuszczalność. Większość marek promuje oddychające lakiery do paznokci jako zdrowszą opcję. Są nietoksyczne i często wzbogacone witaminą B5, witaminą C i olejkiem arganowym.
Wiele osób wyraziło sceptycyzm co do tego, jak porowate są te lakiery do paznokci. Dlatego jeśli masz wątpliwości, najlepiej kupić lakier do paznokci, który posiada atest halal, na przykład kosmetyki Amara. Co musisz wiedzieć o ustach? Powszechnym składnikiem, często występującym w szminkach, jest karmin, pigment pochodzący z owada koszenili. Zebrane koszenile są suszone na słońcu, miażdżone i zanurzane w kwaśnym roztworze alkoholu w celu wytworzenia kwasu karminowego, pigmentu, który ostatecznie staje się karminem. Większość uczonych uważa spożywanie owadów za niedopuszczalne. Miejsce aplikacji ułatwia spożywanie tego produktu. Należy zatem unikać stosowania pomadek zawierających ten składnik. Może to być dość trudne, ponieważ większość marek wymienia karmin, ekstrakt koszenili, naturalną czerwień 4 lub E120 jako składnik. Dla muzułmańskiego konsumenta, który nie może znaleźć żadnych pomadek z certyfikatem halal, dobrymi substytutami unikania tego składnika są wegańskie marki, takie jak Milk Makeup lub KVD Vegan Beauty, dawniej Kat Von D Beauty. Wiele marek wegańskich, takich jak PHB Ethical Beauty, również nosi logo z certyfikatem halal, a także jest wolne od okrucieństwa. Innym składnikiem powszechnie występującym w szmilkach i błyszczykach jest wosk pszczeli. Wosk produkowany przez pszczoły miodne twardnieje, tworząc łuski używane do budowy ich plastra. Ten produkt uboczny owadów jest niedopuszczalny i ma właściwości przeciwzapalne. Może chronić skórę przed czynnikami drażniącymi dla środowiska. Wysłannik Allaha powiedział: na tego, w którego ręku jest dusza Muhammada, wierzący jest jak pszczoła, który zjada to, co czyste i zdrowe, i kładzie to, co czyste i zdrowe, czego nie można zepsuć ani zrujnować. Co musisz wiedzieć o składnikach pochodzenia zwierzęcego? Jeśli poniższe składniki pojawiają się w produkcie, który został certyfikowany halal, nie powinno to być problemem. Jeśli jednak produkty nie są certyfikowane, może być konieczne skontaktowanie się z marką kosmetyczną. Większość firm posiada strony internetowe zawierające wiele informacji i odpowiada na czas na zapytania klientów zarówno online, jak i w sklepie. Po pierwsze, żelatyna. Żelatyna to białko stosowane jako środek zagęszczający. Powszechnie spotykany w produktach takich jak kremy do twarzy, balsamy do ciała, szampony lub lakiery do włosów. Jest dobrze znany ze wspomagania produkcji kolagenu. Może to być pochodzenia wieprzowego, morskiego, ryby, bydlęcego, wołowina lub drobiowego, kurczak. Jeśli źródłem żelatyny jest wieprzowina, zawsze będzie to haram, podobnie jak żelatyna pochodzenia morskiego będzie zawsze dozwolona. Status żelatyny pochodzącej z wołowiny i kurczaka byłby określany na podstawie jej źródła ze zwierzęcia poddanego ubojowi halal lub niehalal. Po drugie, gliceryna. Rozpuszczalnik gliceryna jest syropowatą cieczą, często występującą jako produkt uboczny tłuszczu zwierzęcego. Powszechnie stosowana jest również gliceryna wytwarzana z ekstraktu roślinnego oraz gliceryna wytwarzana syntetycznie. Gliceryna jest popularna w pielęgnacji skóry ze względu na swoje właściwości nawilżające. Dozwolona jest gliceryna roślinna i syntetyczna, ale produkty zawierające glicerynę z tłuszczu zwierzęcego powinny być certyfikowane jako halal, aby zapewnić konsumentom jej status. Po trzecie, lanolina. Lanolina to woskowata substancja pochodząca z tłuszczu ze strzyżonej wełny. Jest bogatym źródłem cholesterolu, obecnego od dziesięcioleci w produktach do pielęgnacji skóry. Jeśli jest uzyskiwana z ubitych zwierząt bez halal, jest niedopuszczalna, ale uważa się go za halal, jeśli jest uzyskiwany od żywego zwierzęcia. Jako konsumenci w świecie o rosnącej populacji i rozwijających się rynkach musimy dokonywać świadomych wyborów dotyczących tego, co nakładamy na nasze ciała. Wymaga to od nas czujności w wyborze naszych produktów, upewniając się, że składniki są zgodne z zasadami halal
i pozyskiwane w sposób odpowiedzialny dla środowiska. Firmy posiadające certyfikat Halal Watch World, takie jak Lida Beauty, Alzo International i West Coast Beauty, pozwalają nam z łatwością wybierać te produkty. Ważne jest, aby pamiętać, że halal wykracza poza to, co wiemy o składnikach i jest przewodnikiem po dobrze uwarunkowanym życiu. Dzięki lukratywnemu przemysłowi kosmetyków halal, więcej marek powinno ubiegać się o certyfikację halal na swoich produktów, pomagając dużej części konsumentów osiągnąć równowagę między pięknem a wiarą.